W rozmowie używać prawdziwego imienia czy operacyjnego? Jael czy Ela? Ani tego, ani tego. Może być Tamar. Dobrze. Pani działała w oddziale specjalnym Cezarea. Tak. Jakie cechy musi mieć agent Mossadu? W tym celu trzeba się stać maszynką do snucia opowieści. Dwupoziomowych. W jednej samej sobie opowiada się to, co się robi, a w drugiej, którą chce się sprzedać światu. Nie, tej nigdy się nie ujawnia, bo to oznaczałoby koniec. Należy więc opanować rolę, przygotować rekwizyty oraz przyjąć określoną postawę. Dzięki temu, kiedy ktoś spojrzy na ciebie, zareaguje mówiąc, kto to jest i co tu robi. Racja. Witamy. Co w razie zdemaskowania? Gdybym ja wpadła, nie skończyłoby się na karze wieloletniego więzienia. Nie wiem. Bo nieładnie być szpiegiem Izraela. Za linią wroga. Lepiej nim nie być. Oskarżony o szpiegostwo rezydent Tel Awiwu Eli Cohen został skazany na śmierć. Mossad od środka. Teatr życia. Pracuje się w całej Europie. Zwykle z dala od domu, w którym zostają żona i dzieci. Z drugiej strony działa się intensywnie z inną tożsamością, starając się oddzielać te dwa światy. Tym drugim jest szczególny teatr, ponieważ jest się w nim aktorem, tyle, że nie przez 2 godziny wieczorem, a prawie na okrągło. To prawdziwy teatr? W klasycznym znaczeniu tego słowa. W tym systemie ludzie odgrywają swoje role. Każdy dokładnie wie, co ma robić. Na odegranie takiej roli ma się tylko jedną okazję. Trzeba być pewnym, że odpowiednia gra we właściwym czasie w połączeniu z właściwym tekstem ostatecznie odnoszą pożądany skutek i publiczność zaczyna klaskać. Oczywiście w cudzysłowie. Dopiero wtedy można się ukłonić. Zwerbowano mnie, bo byłam dobrą aktorką i znałam języki. A dzięki swej inteligencji potrafiłam odpowiednio dostosowywać się do zmieniających się okoliczności.
Zwerbowano mnie, ponieważ czasami lepiej, by na rogu stała para, a nie sama kobieta czy mężczyzna. Mnie zwerbowano zaraz po wojsku. Miałem 26 lat. Jak wielu moich rówieśników, nie wiedziałem, co dalej. Potraktowałem to jako dobrą okazję, bo właśnie tak się postrzegałem. Chciałem taki być. Poszedłem na rozmowę. Prowadziła ją ładna kobieta i już to sprawiło, że chciałem być przyjęty. Wysłano mnie na test osobowości, by sprawdzić, czy nadaje się do takiej pracy. Służył pan w jednostce specjalnej. To pomaga? Służba w jednostkach elitarnych nie przekłada się na sukces pracy w Mossadzie. Jeden z naszych najlepszych agentów był technikiem balonowym w wywiadzie. Doświadczenie z lotnictwa nawet przeszkadza, ponieważ pilotów szkoli się w określonych sztywnych ramach. Więc ich kreatywność i improwizacja są ograniczone. Może jakiś pilot nie zabije mnie za to. Tu trzeba myśleć nie szablonowo, ale bez szaleństw. Wielu ludzi na krawędzi szaleństwa to osoby kreatywne. Najwięksi artyści byli trochę stuknięci. Do naszej organizacji dobiera się ludzi, którzy mają otwarte głowy i wyobraźnię, a jednocześnie doskonale wiedzą, co robią. Wychowałam się w małym europejskim mieście w bardzo konserwatywnej Francji. Chodziłam do szkoły dla dziewcząt. Miałyśmy tylko nauczycielki. Myślałam, że to nigdy się nie zmieni. Zawsze uświadamiano mi, że jestem obca. Pytano na przykład o to, po której stronie się opowiem w razie konfliktu między Izraelem a Francją. W roku 1970 obniżono wiek pełnoletności z 21 do 18 lat. Wtedy spakowałam się i wyjechałam do Izraela. Wiedziałam, czego chcę i czego nie chcę. Zaczęłam normalnie żyć, aż pewnego dnia dostałam list z Agencji Współpracy Międzynarodowej. W pustym pokoju za biurkiem siedział mężczyzna. Powiedział, że pewnych zadań nie potrafią wykonać nasi wspaniali piloci, że nie zdołają ich wykonać nasi komandosi, ale ja bym mogła. Dodał, chodzi o to, by być naszymi oczami za granicą. Odpowiada ci to? Oczywiście. Myślała pani o zagrożeniu? Nie. Dziś odpowiedź byłaby inna? Raczej nie. Jak się do pani zwracać? Janet. Lecz jeśli za 5 minut zmieni pan na Sara, to też może być. W młodości kochałam powieści kryminalne. Znajomym psułam oglądanie filmów na podstawie Agaty Christie, bo już w drugiej scenie wiedziałam, kto zabił. Lubię rozwiązywać tajemnice i brać w nich udział. Okay?
W roku 1970 nie bardzo wiedziałam, co robić. Zaczęłam studiować systemy informatyczne i programowanie. Przede mną siedział bardzo przystojny mężczyzna. Była zima, więc wszyscy wyglądali blado, a on miał śniadą cerę. Ten człowiek co jakiś czas znikał i pojawiał się po 2 tygodniach. Zawsze opalony, uśmiechnięty od ucha do ucha i szczęśliwy. Tajemniczy osobnik. Po 3 lub 4 razie bardzo dokładnie zatemperowałam ołówek, przyłożyłam mu go do tętnicy i powiedziałam: nie wiem, w co ty grasz, ale chcę się przyłączyć. Tak trafiłam do Mossadu. Sprawdzają zaradność, umiejętność improwizacji i odwagę. Zbyt odważnie odpadają, ponieważ ludzie nieustraszeni niewłaściwie orientują się w sytuacji i nie widzą zagrożenia. Z jednej strony to musi być wiarygodna osoba o silnej moralności. Z drugiej zaś, w określonych okolicznościach musi być kimś całkiem innym. Takie cechy ma niewielu ludzi. Ogólnie ludzie dzielą się na uczciwych i prawych oraz złych. Trudno w pewnych sytuacjach być tym i tym. W codziennej pracy trzeba żyć w tym świecie, by manipulować ludźmi, tak jak w normalnym życiu byłoby to niemożliwe. Tak to wygląda. I dlatego do tej roboty nadaje się 1 na 1000. Kobiety szkoli się inaczej? Przyjechałam po 68 z Francji, gdzie kobiety paliły staniki. Wizerunek francuski w tamtych czasach rodził pytania o swobodę seksualną, podatność na wpływy, granice i umiejętność zachowania dyscypliny. Nie chcielibym była zakonnicą, ale również bym miała kłopoty. Na pewnym etapie postanowili mnie wypróbować. Kazali mi zerwać z moim chłopakiem. Chodziło o podporządkowanie się autorytetowi, co nie bardzo umiałam, oraz o stanowczość. Powiedziałam mu, że więcej się nie spotkamy. Nie był zadowolony, a ja byłam twarda. Czy jako dyrektor Mossadu miał pan wpływ na prywatne życie agentów? Opowiem pewną historię. Jeden agent przyszedł do mnie i powiedział: muszę na 3 dni wyjechać za granicę. A co z misją? On na to: wrócę. Potem zadzwonił i oznajmił: przykro mi, nie mogę wrócić. Dlaczego? Znalazłem miłość swojego życia. Właśnie płyniemy katamaranem, a w oddali widać... Spytałem: co z misją? On tylko przeprosił. Odłożyłem słuchawkę. Była 2 w nocy. Żona spytała: co się dzieje? Jesteś blady jak ściana. Odwołałem akcję, nie zawiadamiając głównego dyrektora. Gdybym mu powiedział, chyba nie miałby innego wyjścia, jak wykluczyć tamtego z przyszłych misji.
Cały Izrael musiał czekać, aż dokończy wycieczkę? Tak. Potrzeba dużo czasu, by człowieka odpowiednio przygotować. Nie miałem gotowego zastępcy. Czy to była dobra decyzja? Udało mu się? Co? Udało mu się? Pyta pan, czy moja decyzja była zła i czy się udało? Co pan o tym myśli? Nie powiem. Uczą posługiwać się bronią i trzymać nóż w zębach? Nie, nic z tych rzeczy. Owszem, uważa się, że agent Mossadu to gość z nożem w zębach. Jakiś James Bond z wymyślną bronią, ale niedobrze byłoby zostać złapanym z bronią w kieszeni w kraju, w którym nie powinno się być. Dlatego nie nosimy broni. Naszą bronią jest tożsamość i nasze życie. W filmach agenci wspaniale żyją. To prawda, są niezapomniane chwile uniesienia, lecz dochodzi się do nich długą, nudną i niewdzięczną pracą. Można przez 4 dni obserwować biurowiec i czekać, aż wyjdzie jakiś brodaty typ. Nie wolno oderwać oczu od tego biurowca i w końcu zaczyna się marzyć, by on wyszedł. To nie jest rzeczywistość Jamesa Bonda. Zdarzają się elementy w jego stylu, ale to najwyżej 10 minut na tydzień pracy. Ale warto poświęcić tydzień dla tych 10 minut. Zaczęłam działać w strasznym okresie wojny Jom Kippur. Baliśmy się zniszczenia swoich domów. Dokąd panią wysłano? Do Egiptu. Jak pani tam dotarła? Wróciłam na trochę do Europy, by odpowiednio się przygotować. Musiałam usunąć ślady swego pobytu w Izraelu i to, co wskazywało na moje związki z Żydami i wszystkim, co hebrajskie. Tak wyglądały stroje wieczorowe w latach 70. Nosiłam takie sukienki. Kto je wybierał? Dowódca. Poszliśmy na zakupy i kupiliśmy 3. Tu ja, w samolocie, w drodze na misję. W dzień moich 22 urodzin. Wtedy ktoś z panią był? Tak. Mój partner. Misja tego wymagała. To była przykrywka. Byłam jego żoną. W dniu przybycia do Kairu byłam ze swoim chłopakiem. Chciał mi pokazać miasto nocą. Potem zabrał do Sahara City. Wielki namiot, muzyka, jedzenie, taniec brzucha. On już tam był od pewnego czasu. Zauważyłam, że w rytm muzyki poruszał nogą i klepał się dłonią po udzie. Powiedziano mi, że on już się zaaklimatyzował. Dla mnie to była nowość.
Odgrywałam pewną postać. Jaką? Blondynkę, chociaż jestem brunetką. Blondynki są płytkie. Trochę interesował mnie sport i życie towarzyskie. Dbałam o figurę. Zapisałam się na lekcję tańca brzucha. Wiedziałam, jak się prezentować, by kobiety, które chciały plotkować na mój temat, domyślały się odpowiedzi bez pytania mnie wprost. Pierwsze pytanie oznaczałoby, że się nie spisałam. Zawczasu obmyśliłam swoją historię, ale nie sposób wspamiętać wszystkich szczegółów. Zmyśla się swoje życie, lecz zawsze czegoś brakuje. To się staje drugą naturą, że o pewnych sprawach się nie mówi. Czyli całe życie to gra? Teatr życia. Jeśli kogoś to nie bawi, nie sprawdza się w tej pracy. Pamiętam, jak pierwszy raz leciałam samolotem do Chartumu. W kabinie było pełno muzułmanów w galabijach. Oni patrzyli na mnie, a ja na nich. Nie mieli pojęcia, skąd jestem. Bawiło mnie to, że mam tajemnicę, której nikt inny nie zna. W Sudanie udawał pan biznesmena? Nie. Antropologa. Badacza plemion. Nie było łatwo, gdyż było ich tam niewiele. Sam premier wydał rozkaz, by etiopskich Żydów ściągnąć do Izraela. Krótko i konkretnie. W tamtym czasie w Etiopii panowała niemal anarchia. Więc transport nie mógł się odbyć bezpośrednio. Postanowiliśmy wykorzystać to, że Sudan i Izrael graniczą z Morzem Czerwonym. Trzeba było złamać wszelkie zasady działania. Przede wszystkim w tamtych okolicach mieliśmy ograniczone możliwości rozeznania pola. Nie było jak sprawdzić, czy zostaniemy lub zostaliśmy zdemaskowani. Zwerbowaliśmy ludzi, lecz nie było czasu na właściwe przeszkolenie. Mimo to podjąłem decyzję. Poszliśmy na skróty. Kilku Izraelczyków szybko przeszkoliliśmy do działania w obcym kraju. Pojechałem do Sudanu zbadać plaże i wody przybrzeżne. W odległości jakichś 70 kilometrów od Port Sudan trafiliśmy na plażowe domki. Jakaś włoska firma zbudowała ośrodek dla amatorów nurkowania. Tam są najlepsze warunki na świecie. Uświadomiłem sobie potencjał tego miejsca, a przede wszystkim powód pobytu w Sudanie. Jak można było to wytłumaczyć? Spędziłem tam ponad 2 lata i miałem dość antropologii.
To najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałem, więc postanowiłem rzucić badania i zacząć zarabiać. Każdy to rozumie. Musiałem stworzyć zespół ludzi, którzy mogliby z jednej strony uczyć nurkowania, a z drugiej, po cichu, zbierać i wywozić Żydów. Nikt nie przeszedł przez wioskę. Znaleźliśmy dobre miejsce 5 kilometrów dalej. Ośrodek służył wyłącznie za przykrywkę. Sprawiałem kłopoty. Zwerbowano mnie jako dziennikarza, a w Mosadzie słowo dziennikarz to synonim dziwki. Całe moje dorosłe życie toczyło się między dziennikarstwem a Mosadem. I czasem robiłem jedno i drugie. Co było pana zadaniem? Byłem twórcą i kierownikiem ośrodka. Poza tym instruktorem windsurfingu i sterowałem łodziami. Wojskowym Herkulesem ściągnęliśmy z Izraela pierwszą deskę windsurfingową. Pod koniec kursu dowiedziałam się, co mam robić. Organizowałam luksusowe wakacje. Ośrodek był przykrywką dla agentów. Jeden miał być lekarzem, drugi księgowym. Wcześniej pytał pan o teatr. To był mój czas na scenie. Wioska nosiła nazwę Arus. Po zakończeniu misji w New York Timesie napisano, że szkoda ośrodka, bo był prawdziwym skarbem, najlepszym miejscem do nurkowania na świecie. Mieliśmy tam coś jak dwugwiazdkową knajpkę Michelina. Kontynuowaliśmy misję, lecz nie miało to żadnego wpływu na działanie ośrodka. Część akcji realizowano drogą morską. Prowadziliśmy ludzi na plażę, a stamtąd zabierali ich nasi żołnierze. Raz wpadliśmy w zasadzkę Sudańczyków. Nagle pojawiło się 60 żołnierzy. Żołnierzy? Tak, uzbrojonych w kałasznikowy. Parę osób wpadło. Pan też? Nie. Byłem w łodzi jakieś 100 metrów od brzegu. Komandosi już się szykowali do akcji, by uwolnić schwytanych. Powstrzymałem ich, bo zobaczyłem, że Dany podniósł ręce do góry i zaczął krzyczeć na oficera. To był kawał chłopa. Zaczął wykrzykiwać po arabsku. Zrozumiałem go, lecz odpowiedziałem po angielsku. Spytał, co tu robimy i co to za ludzie. I straszył przesłuchaniem w Port Sudan. Chwycił mnie, ale się wyrwałem, mówiąc, że donikąd się nie ruszę. Choćby nie wiem, jak wrzeszczał. Wyzywał go od głupków i idiotów. Krzyczał, że urządza tu nocne nurkowania dla Ministerstwa Turystyki, a oni zaczęli strzelać. Straszył, że następnego dnia złoży skargę w Chartumie. Oficer przestraszył się, przeprosił, zebrał ludzi i zniknęli. Wiedzieliśmy, że to może się skończyć zniszczeniem samolotu i nas. Czuła pani kiedyś, że zostanie zdemaskowana? Przeszłam trudną próbę,
gdy mieliśmy tylko dwóch gości z Niemiec. Jednemu wpadłam w oko i wciąż się przy mnie kręcił. Zagadywał i zadawał pytania. Rozmawialiśmy o dzieciństwie i piosenkach. Jak zwykle, gdy spotka się kogoś ze swego kraju. Kiedy ktoś udaje Izraelczyka, prawdziwy Izraelczyk od razu to wyczuje. Ludzie dużo płacą, by dostać się do miejsca z dobrymi warunkami do nurkowania. U nas bywali Włosi, Francuzi, Hiszpanie i Kanadyjczycy. Kanadyjczyk, który okazał się Żydem, poprosił o prywatne nurkowanie. Instruktorem był dawny oficer oddziałów specjalnych marynarki wojennej. Nurkowie porozumiewają się za pomocą gestów, ale wojskowi robią to inaczej. By spytać, czy wszystko gra, pokazuje się gest OK. I druga osoba odpowiada tym samym. Nurkowie wojskowi używają gestu kciuka uniesionego w górę, a bardzo trudno się przestawić. Tamten gość spytał instruktora, dlaczego pokazał taki gest, więc ten musiał odpowiedzieć, że to przyzwyczajenie z wojska. Gdy wyszli na brzeg, gość spytał po hebrajsku. Dobrze się nurkowało? Po godzinie pod wodą zmęczony odparł tak. Później poinformował mnie, że został zdemaskowany. Spytałem o numer kwatery. Zapukałem i gdy otworzył, zaczął gadać po hebrajsku. Ja na to, że nie rozumiem. Więc przeszedł na angielski. Zapewnił, że jest po naszej stronie. Wyjaśniłem mu, że skoro chciał nurkować nocą, pokażemy mu rafę, gdzie można spotkać wyjątkowy gatunek rekina, który zjada tylko koszerne mięso. Zaczął zapewniać, że tak tylko pytał i że kocha Izrael. Odparłem, że mnie to nie obchodzi, ale lepiej uważać. Co wtedy robicie? W tej robocie wolimy nie stosować przemocy. Celem jest to, by żaden Żyd ani żaden dowódca nie został schwytany. I co? Cóż, nurkom zdarzają się wypadki. Przez te lata nie zawsze spokojnie spałem, wiedząc o ciągłym zagrożeniu. W razie aresztowania przez Sudańczyków wszystko mogło się zdarzyć. Tortury, a nawet śmierć. Widok Eli Cohena powieszonego na placu w Damaszku. Dręczy to pana? Nie. W przeciwnym razie nie mógłbym wykonywać tej pracy. Nikt z nas by nie mógł. To były akcje wywiadowcze. Mogłam zdobyć informacje, na których Izraelowi bardzo zależało. Z pewną wycieczką dostałam się do Muzeum Wojny w Suezie. Zrobiłam zdjęcia pojazdów, by pomóc w sprawie ludzi zaginionych w akcji. W jednym wozie ujrzałam świeże ślady krwi. Żołnierze musieli zginąć kilka dni wcześniej. Ale uśmiechałam się, jakby wszystko było w porządku. Jak takiej młodej kobiecie udawało się ukrywać uczucia? To się często zdarzało.
Dam przykład. Obcokrajowcy nie mogli swobodnie jeździć większością dróg. Pewnej nocy ja i mój partner ruszyliśmy drogą, na której nie mieliśmy powodu się znaleźć. Ale zawsze można zobaczyć coś ciekawego, jak choćby stanowisko rakiet dalekiego zasięgu albo jakieś anteny. Trafiliśmy na posterunek policji. Jeden funkcjonariusz podszedł z mojej strony, spytał, skąd jesteśmy, dokąd jedziemy, a na koniec dlaczego. Zaczęłam robić z siebie idiotkę, mówić, że nam się nudziło i zdołałam go przekonać. Serca waliły nam jak młot, bo w aucie były rzeczy, których woleliśmy nie pokazywać. Był pan dowódcą pewnej nieudanej akcji w Europie. Fiasko Mossadu. Na Cyprze pojmano Izraelczyków zakładających podsłuch w ambasadzie Iranu. Ponoć szukali toalety dla towarzyszących im pań. Skoro wspominamy tamto wydarzenie, powiem, że brałem udział w większej liczbie nieudanych akcji. Zwykle wszystko idzie dobrze i unikamy wpadek, ale ryzyko zawsze istnieje. Rzadko wszyscy wpadają. Czym dla pana było takie aresztowanie? Wolny człowiek, dla którego cały świat to plac zabaw, który może cieszyć się życiem i podróżami, nagle zostaje przykuty kajdankami do krzesła. To mało przyjemna sytuacja. Wtedy można zadać sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego dla tej sprawy mamy ginąć? Ale dzięki wyszkoleniu nie myśli się o tym i robi swoje. Uwierzyli wam, czy zostaliście zdemaskowani? To pierwsze. Ryzyko było nieuniknione. To było w tym czasie, co Lillehammer. Mossad szukał sprawców masakry sportowców w Monachium. Namierzono kelnera Marokańczyka, podobnego do poszukiwanego, przez co zginął niewłaściwy człowiek. Bushiki leżał w kałuży krwi. Sąsiad widział zajście i zapisał rejestrację auta, dzięki czemu policja je odnalazła. Aresztowano powiązanych z Izraelem dwóch mężczyzn i kobietę. Była tam Sylwia Rafael. Poznałyście się przez Mossad? Tak. Ja była między innymi dziennikarką i fotoreporterką. Ona właśnie tym się zajmowała. Sylwia pochodziła z Afryki Południowej. Nie była Żydówką, lecz zakochała się w Izraelu i została zwerbowana. Spreparowano jej tożsamość kanadyjskiej fotografki, bo naprawdę nią była. Komu robiła zdjęcia? Wszystkim na Bliskim Wschodzie, nawet królom i władcom. Na dworach królów całego regionu mieliście agenta z aparatem? Po powstaniu Izraela kilkudziesięciu Izraelczyków udało się do miejsc, o których nie napisaliby nawet hollywoodzcy scenarzyści po zażyciu magicznych grzybków. Kiedy lichtowe efemaju.
Abraham Gemmer, Sylwia Rafael, Dan Arbel i Marianne Gladnikow stanęli przed norweskim sądem. Została zdemaskowana i uwięziona. Wtedy byłam w Kairze i stamtąd obserwowałam ogłoszenie wyroku. Co by było, gdyby teraz panią złapano? Wpaść w Norwegii to nie to samo, co w Kairze. Oprócz zabawy zdarzały się trudne chwile. Miewaliśmy gości ze skrótem CIA wypisanym na czole. Wiedzieliśmy, że nawet drobny błąd może pogrążyć całą operację. To było nierealne. Bawiliśmy się w kurorcie, tańczyliśmy i tak dalej. A w tym samym czasie gdzieś na tyłach przejeżdżał do punktu ewakuacji konwój z Żydami. Odczuwałem wielką satysfakcję, widząc ludzi odpływających od brzegu łodzią lub odlatujących samolotem. Mimo trudności, wzlotów, upadków i aresztowań. Tamta operacja trwała prawie 10 lat. W Kairze była pani żoną. Jak utrzymać taki związek przez dłuższy czas? Przejdźmy do kolejnego pytania. Ale jak taka gra wpływa na psychikę? Gdzie leży granica między aktorstwem a prawdziwym życiem? Tam, gdzie się chce. A w pani wypadku? Zacznijmy od tego, że on mi się nie podobał. W normalnych warunkach nie chciałabym spędzić z nim nawet 5 minut. Był kompletnym przeciwieństwem człowieka, z jakim chciałabym się związać. Mając 22 lata, wytrzymała pani cały rok. To nie to samo, co 2-godzinny występ na scenie. Żyję pełnią życia, bardzo intensywnie. We wszystkim, co robię. Oczywiście wielomiesięczne życie w napięciu, w obcym kraju, poleganie na sobie i ta gra zbliżyły nas na tyle, że w końcu pojawiło się pewne uczucie. Zrozumieliśmy, że będzie nam trudno, jeśli nie zbliżymy się do siebie. Mieszkaliśmy w określonych warunkach. Mieliśmy służbę składającą się z miejscowych, więc z czasem pojawiła się chemia. I postanowiliśmy spróbować. Gdy misja się skończyła, musieliśmy zdecydować, być razem czy się rozstać. Człowiek, który poznał nas ze sobą, czuł się odpowiedzialny za to, co nas spotkało. Pomyślał, że byłoby źle, gdyby nasz związek trwał i zmusił nas do zerwania. Lo nachon latet leze lamshich leitkayem kfi sheze
התגלגל, ודאג להפריד, כן. ואת קיבלת את זה? יק פני תוס ג'וסווה. מה זה קרה? בואם ברצו זווה. Bardzo. מאוד כעסתי. Bardzo זווה. מאוד. Powiedziałam, być może popełniłam błąd, ale nie powinieneś wtrącać się w moje życie. I chociaż mój partner mógł zrobić to samo, czyli po prostu odmówić, nie wybrał takiego rozwiązania. Dlatego tamten człowiek chyba jednak miał rację, że nie powinniśmy być razem. To niełatwe, bo jesteśmy tylko ludźmi. Powinno być tak, że w pracy jest się jednym człowiekiem, a w życiu domowym kimś innym. Kiedy zacznie się mieszkać, rezultaty bywają złe. I wtedy następuje koniec. Nie ma wyjścia. Kilka miesięcy przed końcem misji, późnym popołudniem, szliśmy sobie plażą. Tam nazywano go Tonym. Spytałam, czy dla mnie woli być Tonym, czy... Tu wymieniłam jego prawdziwe imię. Żadne z nas nie mogło się zdecydować, czy wolimy być tymi osobami z Sudanu, czy z Izraela. Kiedyś pojechałem z żoną do Ameryki. Gdy inna para spytała, skąd jesteśmy, odruchowo powiedziałem, że z Włoch. Potem dużo gadaliśmy, a ja bez problemu podawałem różne szczegóły dotyczące Włoch. Po powrocie do pokoju żona spytała, dlaczego nie powiedziałem, że z Izraela. W tej pracy człowiek odczuwa ciągłą potrzebę chronienia siebie, nie ujawniania się. Nauczyłam się nie reagować na język hebrajski na lotniskach. Kiedyś znalazłam się w trudnej sytuacji, gdy podczas pobytu z córką na wakacjach w Europie, ona w pewnej chwili zawołała mamo, a ja ani drgnęłam. Tak trzeba postępować, by się nie zdradzić, udawać, że to ciebie nie dotyczy. Córka ma 35 lat i do dziś to pamięta. Tak jak ja. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Władysław Wojciechowski. Czytał Maciej Gudowski.